Książki pisarzy emigracyjnych ukazywały się w Polsce najpierw dzięki wydawnictwom drugiego obiegu. Książki te poprzedzały najczęściej legendy, a przynajmniej wzmianki krytyczno-literackie, artykuły, recenzje, notatki, czasami wzmianki w podręcznikach lub encyklopediach. Inny był zupełnie przypadek Józefa Mackiewicza. Józef Mackiewicz nie miał w kraju swoich czytelników, którzy na niego czekali, nie miał legendy, która na niego czekała, nie miał wspólnego świata z czytelnikami swoich książek. Przybywał jak gdyby znikąd, innej rzeczywistości historycznej, społecznej, kulturalnej. Pierwsze książki Józefa Mackiewicza ukazywały się od początku lat 80. W 1981 wydawnictwo Głos opublikowało Kontrę. W 1983 wydawnictwo Arka, bez nazwy wydawcy, opublikowało powieść Nie trzeba głośno mówić. W 1984 ukazały się dwa przedruki publicystyki Józefa Mackiewicza. Od połowy lat 85 rozpoczyna się publikacja wszystkich książek Józefa Mackiewicza. I praktycznie w ciągu 5 lat książki Józefa Mackiewicza należą do najczęściej wydawanych w drugim obiegu książek. W sumie w roku 89, jeśli wziąć pod uwagę cały okres działania drugiego obiegu od 1976 czy 7 do 89, książki Józefa Mackiewicza pod względem ilości wydanych tytułów znalazły się na drugim miejscu, zaraz za książkami Czesława Miłosza. Bardzo było dziwne źródło mojego zainteresowania się Mackiewiczem. Mianowicie w książce takiego polityka pepesowskiego, którego zresztą bardzo wysoko ceniłem, żyjącego na emigracji, Adama Pragiera, w takiej książce wspomnieniowej, to się nazywa Czas przeszły dokonany, ja gdzieś tam przeczytałem, że mówi, tak pisze najwybitniejszy pisarz polski Józef Mackiewicz, znaczy dzisiejszy pisarz polski, tak pisze Pragiera. Ponieważ opiniami Pragiera się bardzo liczyłem, Mackiewicza nie znałem jeszcze wtedy, jakoś tak, nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że to jest jakiś marginesowy pisarz, nie warto się nim zajmować. Postanowiłem to skontrolować. No i wtedy właśnie był początek mojej znajomości Mackiewicza. I rzecz charakterystyczna, że ja w tym, jak powiadam, to był początek lat 70., ja właściwie nie bardzo miałem nawet z kim porozmawiać o tym swoim odkryciu. A przecież obracam się w kręgu ludzi, którzy niczego innego nie robią, jak tylko czytają. Bo nikt tego Mackiewicza właściwie nie znał. Każdy wiedział coś, że to jakiś kolaborant z czasów okupacji, że jakiś maniak antykomunistyczny, że to właściwie nie warto się tym zajmować. Mój kontakt z książkami Mackiewicza zaczął się dosyć późno, dlatego że ja się z nimi zapoznałem w latach 80., ale zapoznałem się od razu ze wszystkimi naraz, prawie ze wszystkimi naraz. I to było wielkie przeżycie. To było wielkie przeżycie dla człowieka, który wychował się w jakimś sensie na rewizjonizmie. Myśmy się wywodzili, nasze pokolenie się wywodziło z rewizjonizmu, to znaczy z próby jakoś przebudowania, ulepszenia socjalizmu. Dlatego Mackiewicz, który uchodził za takiego zwierzęcego antykomunistę, był kimś, kto intrygował, ale kto jednocześnie trochę niepokoił. Dlatego, że nas przyzwyczajono do tego, że antykomunizm jednak musi mieć w sobie coś ze wstecznictwa, z jakiegoś takiego. No, antykomunista musiał być dinozaurem. Potem przez następne, powiedzmy, jakieś 20 lata, z wielką jakąś radością obserwowałem, jak narasta zainteresowanie Mackiewiczem. Jak w młodej generacji przede wszystkim, prawda? Jak znajdują się coraz bardziej kompetentni ludzie, którzy go potrafią znaleźć klucz do niego, którzy go rozumieją i tak dalej. Pod koniec lat 80., powiedzmy w 86-87 roku, byłem opiekunem koła naukowego polonistów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wtedy moi studenci przez dłuższy czas zajmowali się wyłącznie Mackiewiczem i chcieli się zajmować wyłącznie Mackiewiczem. To była dla nich najważniejsza sprawa. Ja nie wiem już od którego miejsca to są moje własne myśli, a gdzie stykają się z tym, co przyjąłem od niego. Takiej biografii swojej intelektualnej w żaden sposób nie jestem w stanie w tej chwili zbudować. Pamiętam, że pochłaniałem te książki, pamiętam, że były one dla mnie po prostu czymś zupełnie nieprawdopodobnym.
bardzo rzadko zdarzało mi się z nimi polemizować wewnętrznie. Ja po prostu Mackiewicza łyknąłem. Czytając Mackiewicza, ja przede wszystkim najpierw bardzo byłem zaskoczony tym, że Mackiewicz nie jest wcale tym, za kogo go miałem. To znaczy, że jego antykomunizm zupełnie nie wiąże się z polskim nacjonalizmem, zupełnie nie wiąże się z jakimś upodobaniem do przeszłości, zupełnie nie wiąże się z tym, z czym zwykle komuniści lubili kojarzyć swoich wrogów. W połowie lat 80. Mackiewicz wywoływał w drugim obiegu, wśród ludzi zamieszanych w ten drugi obieg, emocje tak wielkie, jak w tej chwili wielkie jest milczenie na temat Mackiewicza. Ja pamiętam taką opowieść wśród moich znajomych, że rozpadła się przyjaźń z tego względu, że jedna osoba miała zupełnie odmienne zdanie na temat myśli Mackiewicza niż druga i rozpadła się taka naprawdę długoletnia, głęboka przyjaźń. Także to jest miernik tych emocji, jakie wzbudzał Mackiewicz. Mackiewicz miał być pisarzem totalnie zamilczanym i chyba to się udało, bo właściwie poza tymi 5 laty, końcówka lat 80., mało kto publicznie o Mackiewiczu mówi. Wiadomo było, że Mackiewicz jest, że nazwisko Mackiewicza jest wprost niewymawialne, no chyba że z dodatkiem jakiś inwektyw, obelg pod jego adresem. Ja zresztą pamiętam, jak obecny prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazywał mi kontrę przemyconą. To jednak uchodziło to za akt odwagi. Przywieźć Gombrowicza i zostać nakrytym przez celnika, a przywieźć Mackiewicza, to jednak były dwie różne sprawy. Dla wielu ludzi jest jakby wyrzutem sumienia tutaj. Znaczy, no może nie on sam jest wyrzutem sumienia, tylko to, co napisał. Bo ci ludzie jakby muszą dokonać rachunku sumienia, prawda, ze swojej własnej biografii. Muszą jakby się z nią obrachować, no coś zrobić ze sobą, prawda. Pokazać się w jakimś świetle, no każdy chce się w dobrym świetle pokazać. Zresztą Mackiewicz zmusza do bardzo bezwzględnych obrachunków ze sobą, prawda. Zwłaszcza ludzi, którzy wpływają na duchowość społeczeństwa, więc intelektualistów, dziennikarzy, pisarzy, prawda. No i ci ludzie nie dokonali tego w gruncie rzeczy nigdy w Polsce tak wiarygodnie. Bardzo nieliczni są tacy, którzy przeszli stanowczo tę granicę takiego jakby odrzucenia w sobie tego, co dzisiaj wydaje się no, co najmniej niezadowalające, a niekiedy obrzydliwe, prawda? Potrafili, bardzo nieliczni są tacy. A ponieważ są nieliczni, no to w związku z tym dla nich Mackiewicz jest jakby jest sojusznikiem. Natomiast ci będący w większości, oni oczywiście dalej są niepewni, co z tym Mackiewiczem robić, bo on ich dalej zmusza do tego wysiłku. Dalej okazało się, że oni są jeszcze przed czymś ważnym, co mają wykonać, a czego dotąd nie wykonali, prawda? I to jest to bardzo nieprzyjemne przypomnienie. Ale to nie chodzi tu, że jego biografia coś im przypomina. No to była biografia pisarza, który miał określone koleje losu. Ale to, co on napisał o nich, bo on ich w pewien sposób scharakteryzował, przewidział ich, prawda? On z góry przewidział, że tacy będą i oni tacy w rzeczywistości byli, że dalej będą tacy sami. On to wszystko przewidział i teraz trzeba jakby, ten obrachunek, który by musiał nastąpić, byłby próbą jakby takiego zgodzenia się na to, że on miał jednak rację. Koncepcję swojego pisarstwa Józef Mackiewicz określił słowami: jestem za ścisłością, ponieważ jedynie prawda jest ciekawa. Był za ścisłością języka, pojęć, słów, nazw, nazwisk, dat, terminów. Jak to wygląda w literaturze? Mackiewicz przywołał na jako przykład trylogię. Oto Sienkiewicz opisuje porwanie księcia Bogusława. Bogusława porywa dwóch ludzi, bierze go za ręce i jadą w 3 konie. Za nimi jedzie Kmicic, który zdaniem Sienkiewicza przytyka cały czas krucicę do pleców porwanego Bogusława. Spróbujmy to sobie wyobrazić, mówi Mackiewicz. Oto, jeżeli książę Bogusław jest porwany, to ma za sobą zad swojego konia. Potem musi być jakaś przestrzeń pomiędzy galopującymi koniami. Zatem później mamy łeb konia, na którym jedzie sam Kmicic.
Z tego oto miejsca Kmicic wyciąga rękę i krucicą, zdaniem Sienkiewicza, dotyka do łopatki porwanego Bogusława. Jest to nonsens, oczywiście, żeby dotknąć łopatek porwanego Bogusława, Kmicic musiałby mieć w ręce bardzo długi rapier. No i jak tu wierzyć w historię według Sienkiewicza? Traktowanie historii przez Mackiewicza jest bardzo oryginalne. Mackiewicz jest jednym z niewielu pisarzy, którzy bardzo wielką wagę przywiązują do dokumentalizmu. Na przykład Nie trzeba głośno mówić jest powieścią, w której na końcu znajdziemy dużą bibliografię dokumentów. Ponieważ Mackiewicz opętany jest taką pasją docierania do historycznej prawdy i docierania do takiej prawdy, która właśnie jest udokumentowana, która nie polega na tym, że nie polega na właśnie na powielaniu pewnych opinii, ale polega na tym, że docieramy do pewnych dokumentów, publikujemy je w powieści, cytujemy i na tej podstawie formułujemy diagnozę. Powiedziałbym, że jest nieuniknione, że po 25 latach, więcej niż po 25 latach, widzę teraz pewne rzeczy wyraźniej, a każda książka opiera się na poprzedniej. Na początku pracy nad moją książką lektura kontry bardzo mi pomogła, bo daje ona skończenie i powiedziałbym wierny obraz tego, co przydarzyło się Kozakom. Jest ona napisana prawie wyłącznie z punktu widzenia Kozaków. Częściowo, jak myślę, ponieważ Mackiewicz był człowiekiem, o ile mogę sądzić o tym z książki, o głębokich, humanitarnych uczuciach, współczujący ofiarom, i ten punkt widzenia podzielam, ale także ponieważ brytyjskie archiwa nie były osiągalne w tym czasie ani dla niego, ani dla kogokolwiek innego. Chciałbym, aby ta książka została przetłumaczona na angielski, ponieważ wciąż jest ważnym i żywym portretem życia Kozaków w obozie, a także świadectwem okropnej zdrady. Oczywiście dokumentalizm jest zawsze czymś niebezpiecznym, dlatego że pisarz nigdy nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich dokumentów. Podobnie historyk. Pisarz częściej formułuje swoje wnioski na temat historii stronniczo trochę, prawda? Ma pewną misję do spełnienia i szuka dokumentów, które będą podpierać jego tezę. Więc ja nie wiem, czy można do końca wierzyć Mackiewiczowi, kiedy swoje dokumenty zestawia i mówi, oto, prawda, macie pełne dosie tej sprawy, którą ja przedstawiam. Natomiast nie można na pewno Mackiewiczowi zarzucić, że bierze z sufitu swoje fakty, prawda? Te fakty zawsze są gdzieś zakorzenione, on je znalazł w jakichś archiwach. Mackiewicz poczynił znaczną część badań osiągalnych w jego czasach. Mam wrażenie, że rozmawiał on z tymi, którzy przeżyli. Oczywiście wielu z nich od dawna już nie żyje. Mackiewicz udramatyzował tę historię, włączył dialogi, które musiał sobie wyobrazić i zrekonstruować. Ja jako historyk nie robię tego, ale nie krytykuję go, ponieważ on pisze trochę inną historię pod trochę innym kątem. On nie zmyśla niczego, ale przedstawia, powiedziałbym, artystyczną impresję tego, co się stało i muszę powiedzieć, że według mojej wiedzy 95% jest prawdziwe. On właściwie w swojej prozie zachowuje się trochę tak jak historiograf. To znaczy dla niego punktem wyjścia jest nie to, co, nie jakby pewna możliwość fabularna, tylko to, co się zdarzyło naprawdę i co jest udokumentowane. Znaczy, to jest tak jakby taka narracja, która usytuuje między sobą a tym, co opowiadane, jakiś dokument historyczny. To jest zawsze właśnie poprzez pryzmat tego dokumentu widziane. I ta jakaś fascynacja Mackiewicza dokumentarnością, no to bardzo było w ogóle zbliżała do takiego całego nurtu w ogóle dwudziestowiecznej prozy narracyjnej, która właśnie przenika jakby inaczej łączy i jakby tak miesza fikcję narracyjną z dokumentem. U Mackiewicza jeszcze nawet i nie tylko z dokumentem, ale wręcz z pewną jakby intencją publicystyczną, prawda?
co zresztą na przykład w prozie amerykańskiej, takiej lat, ja wiem, 70. nosiło nazwę nowego dziennikarstwa. To nie miało nic wspólnego z dziennikarstwem, tylko właśnie, że proza narracyjna jakby stała się jakby nową formą dziennikarską, prawda? Łącząc reportaż, publicystykę, właśnie taką jakąś historiografię. Józef Mackiewicz miał prawdziwy talent pisarski, co widać najlepiej na przykładzie sprawy Mięsojedowa. Potrafił wewnętrznie przyswoić sobie ducha epoki, o której pisał, a którą znał przecież słabo, gdyż oglądał ją oczami dziecka, i dać w powieści żywe jej odbicie. Natomiast u Solżenicyna fakty pełnią rolę służebną. W Solżenicynie jest opis ataku, wojna się zaczyna i ta gwardia rosyjska, najlepsze wojsko, kawaleria, jako Rosja miała, atakuje Prusy Wschodnie i zajmuje część Prus Wschodnich. I opisuje to Mackiewicz w tej książce swoją, Mięsojedowie. A jednocześnie ten sam okres jest w książce Solżenicyna, rok 1914. Ten sam okres i ten sama scenarium. No jak panowie przeczytacie Mackiewicza i Solżenicyna, nie ma porównania, o ile lepszy jest Mackiewicz. Znałem tutaj takiego pana Dłużniewskiego, mego sąsiada, który razem w wojsku służył z Mackiewiczami, bo oni obaj byli w tych oddziałach Dąbrowskiego. I on, ma się rozumieć, czytał tą książkę też i pytałem go, jakie są jego wrażenia. Więc on mówił, że też bardzo dobrze jest napisana, świetnie jest napisana, tylko on z dwoma rzeczami się nie zgadza. Mianowicie, że oficerowie byli durni, ale nie byli aż tacy durni, jakich Mackiewicz przedstawia. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że przeklinali, ma się rozumieć, strasznie przeklinali, ale nie przeklinali po polsku, bo po polsku przeklinać nie umieli, bo to byli albo panicze z dworów, albo młodzi chłopcy z miast czy miasteczek w ogromnej większości i po polsku przeklinać nie umieli, więc przeklinali po rosyjsku. Mackiewicz opisywał realia ludzi, krajobrazów, przyrody, zaścianków, dworów, knajp i tak dalej, z tego co jest, to było żywiołem głównym tej wojny, główną jego treścią. I ja, gdy pisałem książki o 20 roku, mam nadzieję, że nie ostatnio, mówię o tych dotychczasowych, z całą premedytacją posługiwałem się Mackiewiczem jako źródłem historycznym. To, że był świadkiem tego, co pisał, nie ulega żadnej wątpliwości. To, że ujął to formę literacką, sfabularyzowaną, jest jego prawem, takim samym dobrze jak pamiętniki. Trzeba poczytać, być już wprowadzonym w pamiętniki generałów, naszych i rosyjskich, kawskich generałów. To jest dopiero fabularyzacja. Tam się dopiero knoty i wymyśla rozmaite, prawda? Więc w tej konwencji Mackiewicz był naprawdę skromnym realistą, drobiazgowym, spostrzegawczym, realistą nie do zastąpienia. Dokumentaryzm Mackiewicza zresztą jest bardzo, bardzo charakterystyczny z tego względu, że służy, znaczy jakby jest narzędziem tego, co dla niego miało wartość zwierzchnią, mianowicie służy prawdzie. Zresztą on uważał, że prawda ujawnia się nie poprzez jakieś ogólne obserwacje, coś takiego, tylko prawda ujawnia się poprzez szczegóły. Stąd też w jego pisarstwie tak wielka rola z takich na pozór niefunkcjonalnych różnych szczegółów, nie tylko krajobrazowych, ale również nie wszelkich jakichś przypadkowych gestów, przypadkowych odezwań się, które na pozór nie mają żadnych konsekwencji, a dopiero w ogólnej jakby ekonomii dzieła okazuje się, jaki one mają istotny sens, mianowicie ten sens służenia prawdzie. I otóż on był w tym swoim przywiązaniu do szczegółu, który naprowadza nas na prawdę, naprowadza nas na każdorazowo na prawdę, był w tym przywiązaniu szalenie krańcowy.
Jest taki jego list, jeden zresztą z wielu, bo on ciągle się wykłócał z redaktorami, do których pisał. List do Grydzewskiego, redaktora londyńskich wiadomości, gdzie drukował kawałki późniejszej kontry. I otóż w jednym z tych fragmentów on powiada, że ataman Domanów spotkał się z kimś tam, z Krasnowem, już nie pamiętam z kimś, spotkał się w hotelu pod Złotą Rybką. I Grydzewski mu wkreślił tą złotą rybkę. I to jest, że spotkał się w hotelu z tym Domanem. I jest teraz pełen oburzenia list Mackiewicza, że to jest ważne, że to jest hotel pod Złotą Rybką, bo to dopiero świadczy o faktyczności tego wydarzenia. Nie to, że w jakimkolwiek hotelu się spotkał. Dla niego nie istniały żadne kategorie takie ogólne, bo one nic nie mówią o prawdzie. O prawdzie mówi to, że to był hotel pod Złotą Rybką. I to jest właśnie ten hiperrealizm, powiedział Mackiewicza. On był hiperrealistą po prostu. Prawda? Jestem za ścisłością, gdyż jedynie prawda jest ciekawa, ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej wielostronna i bogata i barwna niż wykoncypowane jej przeróbki. Prawda bywa też z reguły bardziej wstrząsająca, bardziej poruszająca, czy bardziej podniecająca, bardziej sensacyjna i bardziej kryminalna od wymyślnych, sensacyjnych i kryminalnych powieści. Zupełnie nie widzę powodu odbiegania w twórczości od prawdy historycznej, ażeby wywołać zamierzony efekt prawdy historycznej. Dlaczego w takim razie, słyszałem, nie ograniczyć się do samego dokumentu? Po co stosować formę powieściową na przydatek? Mnie się zdaje, że właśnie po to, aby oddać właśnie tej prawdy całość. Bo jakże w innej formie przedstawić nie tylko rzeczy, ale wyrazić stronę duchową, geist, emocjonalną minionych zdarzeń, która bywa nie tylko drugą połową prawdy dokumentarnej, ale czasem nawet ważniejszą. Tego nie zastąpi najbardziej nawet precyzyjny, ale suchy zestaw faktów. Twórczość Mackiewicza jakby wyrosła jakby taką straceńczą obroną pewnej koncepcji prawdy. On rozumie prawdę zresztą wcale nie tak prostodusznie, jak można by sądzić. Bo prawda to jest nie tylko według niego zgodność tego, co się mówi, ze stanem faktycznym. Ale to jest również zgodność tego, co się mówi, z pewną jakby wizją świata całą, prawda? Że to, co mówimy o cząstkowo o świecie, musi być częścią jakiejś szerszej wizji świata. Taka szersza wizja świata bez wątpienia u Mackiewicza się znajduje w jego twórczości. To jest zresztą wizja tyleż świata, co również wizja siebie samego, swojej biografii, bo jego twórczość jest w znacznym stopniu jednak opowieścią autobiograficzną, o czym trzeba pamiętać. Otóż ta całość, ona w gruncie rzeczy jest umiejscowiona w jakimś, powiedziałbym, trochę poza czasie historycznym. Bo jego z jednej strony interesuje taki ład świata, który jest równocześnie związany z maksymalną różnorodnością tego świata. Nie jest to ład dogmatyczny, ład, który ma jakieś jedno wyraźne centrum, prawda? Jego interesuje świat policentryczny. I on oczywiście sądzi, że gdzieś do takiego policentrycznego ładu świata, takiego pluralistycznego ładu świata, gdzie mimo tego zróżnicowania istnieje jednak pewien system zwierzchnich wartości, do którego ludzie się stosują, otóż, że taki ład świata był jednak, powiedzmy, na dawnych kresach. Ludziom urodzonym szczególnie już po II wojnie światowej jest może trudno zrozumieć, że nie tak jeszcze dawno, bo jakieś 100-120 lat temu, to znaczy przed powstaniem styczniowym, słowo polskość znaczyło zupełnie co innego. To było pojęcie bardzo szerokie. Obejmowało różne religie, różne języki, różne kultury. Obejmowało wszystkich tych, dla których Rzeczypospolita wielu narodów była atrakcyjna. Natomiast w dzisiejszych czasach polskość jest pojęciem bardzo zwężonym. Obejmuje tylko rdzennych Polaków. I Józef Mackiewicz był chyba ostatnim przedstawicielem, dla którego polskość właśnie była pojęciem szerokim. Jego wizja kresów wcale nie jest jakąś wizją nostalgiczną, taką, powiedziałbym, sielankową. Tam nie ma nic z idylli. W gruncie rzeczy on pokazuje świat kresów znany sobie jako świat znajdujący się w okresie rozpadu. Jakiegoś gnicia, jakiegoś takiego rozsypywania się.
No weźmy chociażby, powiedzmy, jego taką wielką powieść, wielką rozmiarami, ale i wielką w znaczeniu pewnej wizji. Myślę, Lewa Wolna, prawda, która mówi o wojnie bolszewickiej, prawda, roku 20. Tam już widać jakby łamanie się tego świata dawnego ładu. No a cóż już mówić o późniejszych, tych wojennych książkach, prawda? Znaczy, myślę o Drodze donikąd, czy nie trzeba głośno mówić. To jest pokazane już jakby pewna rozsypka świata. Niemniej spoza tej rozsypki jakby jeszcze przeziera to, co kiedyś było tym, no, takim, prawda, takim systemem trzymającym to wszystko, prawda? Jakieś wzajemne zaufanie ludzi, jakaś ich prawdomówność, jakaś zgoda na pewne oczywistości, wspólnota języka, prawda, co jest ważne, wspólnota odczuwania krajobrazu, jakieś poczucie towarzyskości, no, tak mówiąc to. Stąd ta cała koncepcja Mackiewicza tutejszości. Dla niego ludzie nie żyją w jakichś takich, prawda, odizolowanych całościach etnicznych czy narodowych, prawda. To są ludzie tutejsi, dla nich tutejszość jest ważna. O tych sprawach jest po polsku dosyć ciężko mówić, dlatego że w porównaniu, dajmy na to, Anglicy mają bardzo podobny problem. I wprowadzili dwa różne pojęcia. Jedno pojęcie to jest English, czyli angielski. Dotyczy tylko narodu angielskiego. A drugie pojęcie to jest British, czy Wielka Brytania, które obejmuje wszystkie narody zamieszkałe na tych wyspach, to znaczy Anglików, Szkotów, Walijczyków i przynajmniej dużą część Irlandczyków. I wobec tego jest bardzo łatwo rozmawiać, co się ma na myśli. Czy ma się na myśli samych Anglików, czy ma się na myśli Szkotów, czy ma się Walijczyków, czy ma się wszystkich naraz, co się nazywa British, Brytyjczyków. Po polsku takiego słowa nie ma. I dlatego kiedykolwiek się mówi o tych sprawach, to trzeba definiować, co się właściwie ma na myśli. Czy ma się na myśli dzisiejszą polskość jednolitą, Polacy katolicy czy ekskatolicy, czy też się ma na myśli polskość dawną, szeroką, otwartą na różne wpływy i różne inne języki. I tak, dajmy na to, tak jak się mówi, że Józef Mackiewicz był ostatnim pisarzem i ostatnim członkiem polskiej inteligencji, który żył pojęciem obszernym, dawnym pojęciem obszernym, interesował się różnymi marginesowymi ludźmi, marginesowymi sprawami, które nie były już polskie w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Józef Mackiewicz uważany jest powszechnie za pisarza politycznego. Nic bardziej błędnego. Cała twórczość Józefa Mackiewicza jest namiętnym oskarżeniem polityki. Polityki wieku XX, która deformuje wiedzę o historii, wiedzę o życiu narodów, społeczeństw, poszczególnych ludzi. Tak się stało, że Mackiewicz w swojej prozie przeniósł najlepsze cechy tradycyjne prozy XIX-wiecznej, które unowocześnił do ukazywania tego, co było przekleństwem i zmorą XX wieku, totalitaryzmu, przede wszystkim sowieckiego, ale nie tylko. Piętnował wszelkie objawy, no, nazwijmy to po imieniu, ludobójstwa. Na przykład opublikował wstrząsającą nowelę, reportaż o rozstrzeliwaniu Żydów wileńskich w Ponarach pod Wilnem, czy wreszcie napiętnował aliantów zachodnich za wydanie na niewątpliwą śmierć w ręce sowieckie byłych żołnierzy generała Własowa w opowieści Kontra. Czy wreszcie był może pierwszym pisarzem pozaniemieckim, który opisał ten straszny, też można powiedzieć, ludobójczy nalot dywanowy na Drezno na wiosnę 1945 roku, gdzie w ciągu jednej nocy na pewno zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, a więc była to rzeź z powietrza przekraczająca wymiary Hiroshimy, o której tyle się mówi. I Mackiewicz opisał bardzo wstrząsający sposób ten nalot w swojej powieści Sprawa pułkownika Miasojedowa.
W dzisiejszych czasach ludzie są wszyscy jak spod jednej sztancy. Bardzo rzadko jest, bardzo rzadko można spotkać ludzi innych. A w tamtym pokoleniu jeszcze było dużo ludzi innych. Mackiewicz w pierwszym rzędzie należał, skąd to się brało? No, wywodziło się z tego, że było sporo ludzi zamożnych, mogli sobie na to pozwolić, na różnego rodzaju dziwactwa czy oryginalność. I obaj Mackiewiczowie, Józef również, właśnie byli ludźmi indywidualistami, ogromnymi indywidualistami. I oni mieli jakąś swoją, Józef Mackiewicz szczególnie, miał swoją taką, jakąś swoje pojęcie prawdy. Ani ja, ani większość ludzi nie uważało tego, co on pisał, za prawdę. No, z tego, co mówiłam, prawda, o jego zdaniu o AK, czy o Solidarności, czy o różnych działaczach, to było bardzo dalekie od prawdy. Więc to nie było, to było zapatrzenie się w swoją obsesję antykomunistyczną. Jak powiedziałam, przedtem dzieloną przez innych, ale w ludzkich granicach jakiś. Żaden Polak najbardziej antykomunistyczny w formularzu by nie napisał, że jego narodowość jest antykomunista. Więc także tutaj nie godzę się na wyrażenie szermierz prawdy. Szermierz swojej prawdy, raczej bym to powiedziała, jego własnej prawdy. To prędzej, dlatego że on szczerze wierzył w to, co mówi, że on ma rację. W najgłębszych pokładach swojej postawy filozoficznej, życiowej, Józef Mackiewicz był antypolitycznym antykomunistą. Antykomunizm był w jego postawie reakcją na komunizm, który znał z najgorszego wydania sowieckiego, stalinowskiego z lat 40. Antykomunizm traktował nie w kategoriach politycznych, nie w kategoriach gry, dyplomacji, układów, kompromisów, lecz w kategoriach filozoficznych, cywilizacyjnych. Dla Józefa Mackiewicza antykomunizm był inną nazwą walki o wolność i o prawdę. Dzisiaj to się bardzo tak prosto to rozumie. Znaczy uważa się, że antykomunista jest coś, co jakby jest wyrazem pewnej postawy politycznej. No, jedni są komuniści, inni są antykomuniści. Natomiast dla Mackiewicza antykomunizm to był protest nie tylko polityczny, ale moralny i można by powiedzieć taki duchowo-cywilizacyjny. To znaczy komunizm to dla niego była jakby pewna instytucja, czy jakiś świat zinstytucjonalizowany, który prowadzi, który właściwie jakby jest taką jakby podniesieniem do rangi najwyższej kłamstwa. I to kłamstwo, które tam się panoszy, ono ma oczywiście, ma jakąś funkcjonalność czysto polityczną, ale ono jest czymś głębszym, bo ono deprawuje cały system poznawczy człowieka. Prawda? To jest jakby pewna metodyka jakby łamania władz poznawczych człowieka, zmuszanie go do życia w kłamstwie. Bo to jest właśnie dla niego istota komunizmu na tym polega. Stąd dla niego antykomunizm łączy się z kultem prawdy. Przyjeżdżał Mackiewicz na zebrania jury Nagrody Wiadomości, aż zawsze wiadomości przed zebraniem jury ogłaszały kandydatury wysunięte przez członków jury. I pamiętam ten rok, w 1978 roku była wśród kandydatur były nazwiska pisarzy z kraju. Bo to był wtedy ten moment, kiedy pisarze krajowi, dysydenci zaczęli drukować w Paryżu, w Instytucie Literackim. I wtedy wśród tych kandydatów był Barańczak, Konwicki, Woroszylski. I Mackiewicz napisał bardzo ostry list do wiadomości, że to sprzeciwia się regulaminowi wiadomości, tego jury Nagrody Wiadomości, i że on przeciwko temu protestuje, że on się na to nie może zgodzić. Nie przyjechał na to zebranie, tylko napisał ten list. Kiedy zacząłem zastanawiać się, jakie są różnice między postawami różnych pisarzy polskich, on był zawsze osobny. On był tym pisarzem osobnym, samotnym i właśnie niezależnym. To było dla mnie niezwykłe o tyle, że my tutaj w PRL, w kraju, przywykliśmy do tej wspólnoty pisarskiej, prawda? To był Związek Literatów, stworzony zresztą na wzór przecież Sowieckiego Związku Pisarzy, po wojnie odbudowany, no, odwoływano się oczywiście do tradycji
dawnych, ale te przywileje, jakie dano pisarzom tutaj w Polsce Ludowej, szczególna rola, to wszystko starano się wypunktować. Pisarze przecież w kraju pełnili przez długi czas rolę takich popudczyków, prawda, na usługach systemu, na usługach władz. Barańczak dostał wtedy nagrody. I na następnego roku znowu były te nazwiska, nie te, ale inne nazwiska pisarzy krajowych wymienione. I wtedy Mackiewicz napisał bardzo zdecydowany list, że on z powodu tego, że nadal figurują pisarze, którzy nie są emigrantami, którzy są obywatelami PRL-u, którzy mieszkają w kraju, że oni nie mają żadnego tytułu, żeby być uważani za, dostawać nagrodę emigracyjną i że on wobec tego nie może brać w tym udziału i występuje jury nagrody i więcej na zebranie nie przyjedzie. Nawet później, w okresie, kiedy nastąpił przełom, kiedy zrodziły się te postawy opozycyjne w stosunku do władz, to nadal pisarze w kraju występowali gromadnie. Prawda? To była, mówiło się, literatura niezależna. To czy prawda, pisarze opozycji demokratycznej. Myśmy wspólnie przeciwstawiali się władzy. Pisaliśmy protesty, listy i tak dalej. Natomiast w postawie Józefa Mackiewicza od końca wojny można zauważyć właśnie to pójście pod prąd wszelkim postawom, czy przyjętym również na emigracji, na obczyźnie. On reprezentował zupełnie odrębny punkt widzenia i myślę, że przede wszystkim brało się to z jego takiej skrajnej antykomunistycznej postawy. To łączy się, myślę, z jego doświadczeniami osobistymi przede wszystkim. On wspomina gdzieś, że uciekając na zachód przed postępującą tutaj nawałą już wojsk sowieckich, mówił, postanowił, że nigdy więcej pod komunizmem. On był niesłychanie twardy człowiek i to chciałam właśnie jeszcze powiedzieć, że można było się z nim nie zgadzać, można było uważać go za obłąkańca w pewnym sensie, bo był, bo dochodził do granic, których no nie można było przekroczyć. Ale jednocześnie nie można było nie szanować go. Dlatego, że miał ogromną odwagę mówienia tego i tego, żeby iść pod prąd. Za cenę absolutnego wyobcowania się ze społeczeństwa emigracyjnego, ze społeczeństwa polskiego i za cenę biedy, która była właściwie już nie istniała, to była na XIX-wieczną modę bieda emigracyjna. On mieszkał w jakichś strasznych warunkach w Monachium i przestał pisać, właściwie zarabiał tylko pisaniem i zmniejszała mu się ilość możliwości pisania, dlatego że jak słyszałam wtedy, nie sprawdzałam tego, ale przypuszczam, że to jest prawda, on przez długi czas pisywał do myśli rosyjskiej, nie wiem jak to jest po rosyjsku, Ruskaja myśl, to się nazywało, w Paryżu wychodziła. I też tam zerwały się z nim stosunki, z tego pisma z nim. Prawdopodobnie z podobnych powodów, że żadne pismo nie może przekroczyć pewnych granic. Wyrażanie swojej opinii. Przychodzi taki moment, prawda? Tak. I on, także on żył rzeczywiście w bardzo trudnych warunkach i trzymał się na tym stanowisku i nigdy żadnego kompromisu nie zrobił w swoim życiu. Zresztą do tego stopnia, że jak ktoś, nie pamiętam czy to byłam ja, czy to był Grydzewski, napisał w liście do niego, pana brat zrobił to, a to, o Stanisławie.
on niesłychanie ostro odpisał: ja nie mam brata. On prowadził, oczywiście po przejściu Stanisława Mackiewicza, po powrocie do Polski. Kiedy charakteryzujemy to, ten integralny, prawda, antykomunizm Mackiewicza, dzisiaj niektórzy powiadają zoologiczny, prawda, chcąc go pognębić, i antykomunizm Mackiewicza, musimy o tym pamiętać, że on poza wymiarem politycznym ma wymiar moralny, który jest w ogóle moim zdaniem nadrzędnym tym wymiarem. I ma wymiar po prostu pewnego protestu przeciwko degradacji cywilizacyjnej, którą ze sobą komunizm nieuchronnie niesie. W tym sensie antykomunizm jest czymś więcej niż aktywnością polityczną. To jest pewien światopogląd. To jest pewien światopogląd człowieka dwudziestowiecznego. Spytałem, jak on zapatruje się na przyszłość komunizmu. Czy tutaj cokolwiek może się zmienić? To był początek lat 70. w Polsce Gierek, ta propaganda sukcesu, jednocześnie no, szczyt, prawda, militarnej potęgi Związku Sowieckiego, jeszcze przed Helsinkami, ale już wiadomo było, jaki jest stosunek Zachodu i tutaj wydawało się to wszystko, cały komunizm wtedy, prawda, ta sytuacja jakaś skała taka, nienaruszalne to wszystko. Natomiast on powiedział mi wtedy tak, że pamiętaj o jednym, że to samo ja myślałem przed rokiem 1914. Rosja carska wydawała się wtedy jakimś wielkim państwem, mocarstwem, którego nic nie zmoże. Nie ma siły, która by potrafiła ruszyć tej Rosji carskiej z posad i jednocześnie stworzyć takie warunki, żeby Polska, żebyśmy odzyskali niepodległość. Tymczasem w ciągu krótkiego czasu okazało się, że to jest kolos na glinianych nogach, który padł i nagle powstała niepodległa Polska. On mówi, w historii, pamiętam, mówił, wszystko jest możliwe. To może się zmienić z dnia na dzień i o tym trzeba pamiętać. Mackiewicz jakby przemyślał do samego końca, ale właśnie to jest zadanie intelektualisty, przemyśleć pewne rzeczy do samego końca. On przemyślał do samego końca sytuację człowieka znajdującego się w systemie komunistycznym. I jeden z bohaterów jego twórczości, jego jednej z powieści, chyba właśnie to było W drodze donikąd, powiada, że do komunistów należy po prostu strzelać. Przy czym to nie znaczy, że Mackiewicz by strzelał do komunistów. Tylko on w drodze pewnego jakby myślenia o mechanizmach tego systemu, on doszedł do pewnego krańca. On jakby powiada, on doszedł do pewnej już ściany, prawda? Ale to jest zadanie jakby tych, którzy próbują innym objaśnić świat. Muszą im pokazać wszystkie konsekwencje tego w czym się znajdują. I w ten sposób jakiekolwiek już wtedy inne formy oporu wobec komunizmu nabierają jakiegoś sensu, bo one się już są umieszczone na jakiejś skali, prawda? Oczywiście ten punkt, który osiąga w swoim myśleniu Mackiewicz, jest punktem skrajnym, ale po to, by w ogóle mogła istnieć jakakolwiek krytyka, prawda, czy jakikolwiek sprzeciw wobec sowietyzmu czy komunizmu, no musi istnieć jakieś ekstremum, prawda, możliwe. I Mackiewicz nie waha się dojść do tego ekstremum. No i ale dlatego właśnie oświetla drogę innym, prawda? Mackiewicz zmarł w ostatnim dniu stycznia 1985 roku i 1 marca w Londynie, w kościele świętego Andrzeja Boboli, odbyła się msza za spokój jego duszy i miało się odbyć zamurowanie w kolumbarium urny z prochami Mackiewicza. Mszę koncelebrował ksiądz Tadeusz Kirszkę, ale cała msza przerodziła się w jakiś taki, no, po prostu eksces, który był zupełnie niezrozumiały dla ludzi w tej smutnej uroczystości uczestniczących. Jednym z księży pomocniczych był proboszcz miejscowej parafii, który no jakby wyrażał w tej ostatniej posłudze takie nastawienie w większości polskiego Londynu do pisarza. Chciał, i trudno wymyślić inne wytłumaczenie, chciał jakoś tak okazać ostentacyjnie niechęć, brak zainteresowania, nieprzyjaźń do zmarłego pisarza. Zaczęło się od ziewania ostentacyjnego przy ołtarzu. Potem kilkakrotnie przerywał, już nie pamiętam, jakie były preteksty, to jednak minęło kilkanaście lat, a kilkakrotnie przerywał
profesorowi Tymonowi Terleckiemu jego mowę podczas tej uroczystości. W pewnym momencie sprawiło wrażenie, że to w ogóle za chwilę jakieś tłumy ludzi wejdą, jak ma być jakieś wesele, ma być jakiś inny pogrzeb. W pewnym momencie już po prostu nikt nie rozumiał, co tu się dzieje. I w pewnym momencie ta uroczystość została po prostu przerwana. Ja do dzisiaj pamiętam takie zawołanie tego księdza. Proszę zabrać tę skrzynkę, która tu została. To była urna z prochami Mackiewicza. I jeden z uczestników uroczystości, ale w sumie dość przypadkowa osoba, z tą urną w rękach na chodniku przed kościołem. No to taki widok pamiętam do dzisiaj.